Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Phoenix Wright Ace Attorney. W poprzednim odcinku, moi drodzy, poszliśmy w końcu do biura naszego, w ogóle przez przypadek, przez to, że ja tak naprawdę zawaliłem to prawie, byśmy nie poszli, ale poszliśmy do biura naszego tygryska, gnieździska tygryska, naszego Dona Tigre, czy raczej do Tenderlander, która jest oficjalnie jego firmą, gdzie tak naprawdę jest lichwą, ja bym to nazwał niczym, nie nazwałbym tego niczym innym niż lichwiarstwem po prostu. I który w tym momencie znalazł dosyć mocno zły, ze względu na to, że dotykaliśmy jego cudownego złotego biurka. Jezus, uwielbiam to. Like you want to talk, I didn't hear you scream, hold it, I... Podoba mi się to. Okej, okay, dostaliśmy... Znaczy to nie my mieliśmy dosyć espresso, to było espresso dla tego... Tego oczywiście, za każdym razem, gdy się Violetta pojawia, to krzyczy ta... Maja krzyczy. Okej, okay, a będziemy można w końcu porozmawiać bezpośrednio. Z porozmawiamy czym jest Tenderlander. Cały czas gada o tych 500 dolarach, których wcale z nią nie przegraliśmy. Ja zdecydowanie sam nie chciałbym brać pożyczki z tego miejsca. Okej, wydaje mi się, że dosyć jasnym jest to, co się już tutaj stało i kto rzeczywiście tą kawę podał. I cały czas to gadanie o kawie, tak? Wszystko, co ona podejrzanego mówi. Myślę, że to jest dosyć oczywiste. Kto otruł Glena? Finalnie. Ona twierdzi, że była tutaj z menedżerem. O, i się nazywa Furio. Furio Tigre. Tiger, Furio Tigre, dobra. Co podoba mi się, bo Furio oczywiście ma oznaczyć furię, tak? Czyli, furyjnego, furyjny tygrys? Nie wiem go nazwać inaczej. Zinny Hobbs, oczywiście znowu. Dzisiaj ma to na, furię jako, furyjny mam tutaj na myśli furiata, tak? Czyli takiego bardzo łatwego do zdenerwowania, bardzo skorego do przemocy, czy dosłownej, czy fizycznej, który bardzo łatwo traci temperament. Okej. Okay. Czyli jak coś nie takiego pokażemy, to ona nam powie, czy chcemy może kawy. Okej, okay, to z tego nic nie wyjdzie, coś a propos. Okej, okay, nic nam nie powie na temat... również i zapałek. W ogóle chciałbym zwrócić uwagę, że mam już masę naprawdę tych dowodów. Mam nadzieję, że się niedługo będzie kończył ten epizod już. No i że będą tylko dwa dni rozprawy, a nie trzy. Okej, okay, to akurat nie było to, co chciałem pokazać. Może coś chciałem pokazać to... ten... skuter? Nie. Okej, okay, ona chyba nic nie powie zupełnie. A ja bym pokazał jej profil Furio. A, okej, okay, oni są razem, to jest ciekawe.
to jest ciekawe. Wydaje mi się, że będziemy mogli z tego wyciągnąć kolejne informacje. W sensie będzie to jeszcze jeden z tematów rozmowy, a... Okej, oglanie nam nic nie powie w takim razie, co jest ciekawe. Tak, save your life, proszę bardzo. Wiązanie tej Dona oczywiście dało nam efekt, którego szukaliśmy. Okej, jestem ciekaw, co dokładnie się stało. Jak w cudzysłowie umarła, czy to była... Znaczy, to nie była śmierć mózgu, prawda? Espresso to w ogóle kawa nadal. Znaczy, ona powiedziała, że serwuje mu kawę i espresso. Espresso to nadal kawa. Okej, mamy kolejny motyw, czyli ten bandaż. Okej, nie zgadnę w takim razie, to musiał być jakiś guz mózgu, w sensie to mam na myśli nowotwór albo coś innego. It's just a little injury, little fatal injury, nie fajnie. Ewentualnie krwiak, może jakiś wylew, nie mam pojęcia. Okej, mamy, proszę bardzo, Cycloka. Czwartopoziomowy. To może boleć. Może być w ogóle bardzo ciężkie do przejścia. Ale spróbujmy w takim razie, wiecie, tak z czystej ciekawości, co tutaj damy radę wyciągnąć. The injury in question have something to do with this. Widzicie, ja zaryzykuję pokazanie tego skutera całego zniszczonego. Czy miał rację? Okej, nie. Myślałem, że nie, że ona może się rozbija na tym skuterze, ale to 4. To były 4 miesiące, więc to odpada. Wycofajmy się z tego, ponieważ nie ma sensu tracić więcej HP na to. Może być, że totalnie nie mam pojęcia, co jeszcze tutaj mogło się stać. O, ale proszę bardzo, jak będziemy wracać na Vitamin Squad, coś tutaj będzie więcej. Na szkudo. Mam nadzieję, że może już w tym odcinku skończymy tę inwestygację. Chyba nie do końca. Cudownie, jeszcze nam się bardziej oberwie. Okej. Nie, pograjmy o wszystkim po kolei znowu z nim, skoro tylko tyle mamy do... jeśli mamy tylko takie możliwości. Widzicie te włosy? One mogą pasować, mam wrażenie, tamtej dziewczyny. Do Violetty. Zobaczmy sobie tylko, pozwólcie, że... okiem. Tutaj one wyglądają na trochę dłuższe, mam wrażenie. Jest to zaryzykuję na stwierdzenie, że Violetta ma chyba trochę dłuższe włosy niż ta dziewczyna tutaj na obrazku. Oczywiście na obrazku jest tylko poglądowy itd. itd. Ale osobiście uważam, że ona wygląda bardzo podobnie do Violetty. Chociaż cały czas to nie musi być tutaj Violetta, tak? Violetta mogła to dosypać w pewnym innym momencie i to może być cały czas nasza Maggie. Ale... tak, jeśli mam stawiać na razie, kto to będzie, to rzeczywiście to będzie Maggie. Bo Violetta ma znacznie dłuższe włosy. Tylko i wyłącznie tego, nie wiem, ale mówię, to jest tylko jakaś tam retrospekcja, to wtedy nie musi być... prawda, to może być to, co, powiedzmy, on zauważył.
Cokolwiek. Przekonamy się. Dostaliśmy wszystkim jak zwykle. Dajmy mu się wypowiedzieć, ile będzie chciał. Co z tego wyjdzie? Nie wiem, że czemu miał komuś wchodzić w drogę w tej restauracji, o co chodzi, ale myślałem przez chwilę, że to jest po prostu jego jakieś tam narzekanie i takie podejście do użalania się nad sobą. A, o proszę. Okej, okay, źle zrozumiałem jego zdanie. Wiedziałem, że on musiał tam wykonać jakieś zadania. Bo Randy, jak dobrze wiem, to są po prostu zadania jakieś takie. Może nie tyle domowe, co po prostu zadania. A, chodzi okej, o tę policję. Czyli tylko o to chodziło, tak? Też wiemy. A, no tak. Tego rzeczywiście nie, o tym nie pomyśleliśmy, że przecież... nie pomyśleliśmy, ja nie pomyślałem, że przecież tam był po tym, jak Maja zemdlała, to ten szef Jean został sam. Ale z drugiej strony... nie pomyślałem na przykład o tym, że on był sam i mógł jej podłożyć tę butelkę, ale generalnie zakładałem, że ktoś mógł jej podłożyć. I sugerowałem, że może to Jean chyba. Jeśli dobrze kojarzę, sugerowałem, że Jean mógł zatruć tę kawę. Ale z trzeciej strony to jest bardzo dużo rzeczy, które nadal się nie kleją ze sobą. Chyba to pozwólcie, że pominę, ponieważ to już widzieliśmy. To jest dosyć ważne, dlatego że w takiej sytuacji mamy tylko jedną osobę, która mogła cokolwiek tam pozmieniać i zabrać rzeczy. Ja już w końcu nie wiem, szczerze mówiąc, bo teraz znowu powiedzieli o Jeanie jako tę kobietę. Ja już nie mam pojęcia, jakiej płci jest Jean finalnie. Fun fact, moi drodzy, sam fakt posiadania ciała, które ma Jean, wcale nie musi oznaczać, że jest mężczyzną biologicznie, bo są osoby, które są teoretycznie biologicznie płci żeńskiej i posiadają owłosienie na twarzy i rzeczywiście im normalnie rośnie broda. To jest mutacja genetyczna, która po prostu to powoduje.
Żeby też w ogóle wyjaśnić, moi drodzy, to, że kobiety nie mają takiej brody jak mężczyźni generalnie biologicznie, nie oznacza, że nie mają w ogóle włosu na twarzy, ponieważ jeśli byście spojrzeli z bardzo, bardzo bliska, te włoski są, tylko są bardzo, bardzo drobne. Tak samo w kwestii, na przykład bardzo często możecie zobaczyć u niektórych kobiet, szczególnie myślę, że starszych kobiet, możecie zobaczyć, że mają takiego delikatnego jakby wąsa. Paradoksalnie to jest całkowicie normalne, w sensie on nie jest taki jak na przykład u mnie jest tak widoczny. Znaczy oczywiście no, ja też mam niezbyt długi zarost, on jest bardzo, bardzo delikatny, ale na przykład czasami tutaj przy kącikach ust można zauważyć takie ciemniejsze włoski. Okej, w takim razie weźmy trebię i pójdźmy do kuchni i zobaczymy, co tutaj się nam uda wyjaśnić. Wydaje mi się, że już tam nic więcej się nie dowiem od naszego kochanego pana Kudo. To, że ten biznes jest otwarty, nie oznacza, że w ogóle jest jakby, że musi być tutaj szef, bo na dobrą sprawę tutaj i tak nikt nie przyjdzie. A zobaczmy, czy mogę zrobić jeszcze egzamin, czegokolwiek nie. To już nic nowego nam nie wyjdzie. Spoko. W takim razie przenieśmy się do samej głównej, do samego głównego miejsca i pójdźmy do Blue Screens Incorporated. Ponieważ mam tutaj jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym przedyskutować. Wydaje mi się, że wiem, co będę musiał, czego będę musiał użyć. Okej. Tutaj musimy użyć tych biletów. Kolejno bilet na loterię, tak? To jest słuszne. Also with someone or something more to refine and ferocious. I tutaj myślę, że musimy użyć Furio. Tigre, tak jest. Tak jest, cudownie. Okej, zobaczmy, dokąd z tego wyjdziemy. Jeszcze będę musiał to udowodnić. I don't know of any connection between the two of them. I wróćmy do dowodów i przejdźmy do tegoż repair bill. Nie, przejdźmy do... wiem. Tutaj był. Na Meet with the Tiger. To jest ten kalendarz, przepraszam, chciałem dać już prawie ten rachunek i zarazem chciałem dać również tę płytę, ale to jeszcze nie to. To jeszcze nie ten etap. Okej, drugie poszło. Okej, 100 tysięcy. Długu. Talent, okej, czyżby... Wiem, że on mówił o... Nie o programowaniu, a o muzyce i 100 tysięcy dolarów. Fun fact, to nie jest aż tak... Znaczy ja wiem, że to był 2001, więc te pieniądze były zupełnie innej wagi. Ale wydaje mi się, że 100 tysięcy dolarów da się wyciągnąć, może nie w wieku Glena, ale trochę później. Po kilkunastu latach pracy jako programista da się wyciągnąć 100 tysięcy dolarów rocznie. Podkreślam słowo rocznie, a nie miesięcznie. No i też zależy gdzie, tak? I dajemy tę płytę jej.
Okay. She can't deny if I show her the program itself. Ale my nie mamy tego programu bezpośrednio. Okej, czyli potrzebuję jeszcze programu, muszę jeszcze coś zrobić. Jeszcze czegoś mi brakuje tutaj w tym wszystkim. Co? Ja w takim razie chciałbym się udać, skoro i tak nie możemy za bardzo nic tutaj zrobić. Chciałbym się udać na Detention Center. W ogóle powoli mi się kończy HP, jak tak dalej pójdzie, to ja padnę gdzieś tutaj. W końcu. Ja mam zamiar pisać posty na blogu, skoro jest aktualnie zatrzymana. Okej, okay, dobra. Wie co, pierwszą rzecz, którą chciałbym zrobić, zanim cokolwiek jej pokażemy, radziej ten lunchbox od Gumshu. Żeby potem o to po prostu nie zapomnieć. No, oczywiście już jest obrażona cała. Okej, okay, czyżby w Detention Center, czy w ogóle w tych oddziałach policyjnych był zakaz jakichś tam romansów, czy związków z osobami z, powiedzmy, może nawet nie działu z tej samej firmy? Wiem, że wiele firm tak robi, że jeśli jest jakaś relacja pomiędzy dwoma osobami w danym dziale, to te osoby gdzieś przesuwają albo rozdzielają. Chciałem powiedzieć, że ma to sens, powiem tak, ma to sens i nie ma to sensu zarazem, w sensie widzę plusy i minusy robienia czegoś takiego. Nie chciałbym się nad tym rozwodzić, ale jest to dosyć ciężka kwestia moim zdaniem i jednak większość firm podchodzi do tego na zasadzie nie, sorry, ale nie możemy sobie pozwolić na to, by dwie osoby, które są w jakimś tam związku, w jakiejś relacji romantycznej czy nie, co więcej, są małżeństwem, żeby mogły pracować w tym samym dziale. I tak samo właśnie z tymi relacjami, które wynikają po czasie. Raczej firmy krzywo na to patrzą. Jak mówię, ja widzę plusy i minusy tego, żeby coś takiego istniało. Minusy są głównie związane z emocjami, emocjonalnością, stronnictwem itd. itd. Gdzie pewnie się spodziewacie. A poza tym ona, właśnie, ona już nie jest tym, nie jest policjantką. Edwinis. Dopiero coś tak cieszyła z nich. Okej, czy my zjedliśmy Smile? Zamiast Birdie. Ja już wyglądam na smutną przez to, że nam to dała. To jest ciekawe. Dobra. Rozmawiamy w takim razie o obu rzeczach, o tych kontradykcjach i cokolwiek tam było jeszcze. Tak, Kudo widział kobietę, która ten proszek wsypała. Wydaje mi się, że to okaże się akurat prawdą. CD mamy oczywiście. MC Screwdriver, tak. MC Śrubokręt wkręcić się w okręt, kurwa. Nie, przepraszam, okej, nie, zapomnijcie o tym, nieważne, tego nie było. Kolejna moja odklejka gdzieś od rzeczywistości. O nie.
Dobrze, że nie. Wiecie, jak można by było go nazwać? Gdyby to był Tigre, gdyby Tigre sobie wymyślił ksywkę, można by go nazwać MC Przekręt. To razem mogliby stworzyć po prostu zespół z MC Śrubokrętem. MC Śrubokręt i MC Przekręt. Wkręcą ci każdą śrubę. Nieważne. Nie powiem, gdzie te śruby wkręcą. Zostawmy to, bo w tym momencie mnie odkleiło totalnie od rzeczywistości. To mi się podoba, bo czasami takie odklejki są fajne. Tak. Zdecydowanie cała sprawa jest bardzo skomplikowana. I wydaje mi się, że im więcej dowodów mamy, tym bardziej, tym ciężej będzie mi spamiętać, czy wiedzieć, czego konkretnie użyć w danym momencie. Fakt, że ktoś zemdał po tym, jak zobaczył, że ktoś umiera, czy coś, nie jest aż tak zaskakujące, nawet jeśli jest to policjant, policjantka, tak? Teoretycznie powinny być to osoby, które nie będą miały tak silnych reakcji, widząc coś takiego ze względu na swoją pozycję i to, czego mogą doświadczyć dnia na dzień. Z drugiej strony to nam się może po prostu zdarzyć. Są policjanci, którzy i policjantki, które mdleli na miejscu, na przykład gdy widzieli akurat może nie tylko coś takiego jak gość, który się udusił, ale jakieś na przykład rozerwane, poćwiartowane ciała, gdzie po prostu ci ludzie żygali po tym i tak dalej, i tak dalej. To jest całkowicie naturalna reakcja naszego organizmu. Ponieważ jest to straszne, jest to przerażające, jest to coś, czego normalnie nie doświadczamy, chyba że jesteśmy zbyt dziwni na ludzi i po prostu takie rzeczy szukamy w internecie, albo sami się tym jaramy, albo po prostu oglądamy masę rzeczy gore i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie przestaje to na nas robić jakieś wrażenie. Co paradoksalnie może być potem określone pewnego rodzaju chorobą psychiczną, jeśli po prostu oglądamy tego na tyle i przestaje na nas robić wrażenie, przestajemy wobec tego odczuwać jakieś negatywne emocje i staje się u nas normalne. Wydaje mi się, że mogliby to określić jakiegoś rodzaju chorobą psychiczną. Ze względu, pewnie byłoby to spowodowane tym, że nasz mechanizm wewnętrzny w umyśle po prostu zacząłby to odbierać jako, tak jak mówiłem, normalną rzecz i przestałby się tym jakoś brzydzić i nie mielibyśmy z tym problemów, nie czulibyśmy jakiegoś takiego społecznego odrzucenia wobec tego, wobec takich scen, wobec takich rzeczy, takich czynów. Co byłoby po prostu blokadą naszego organizmu na to, żeby nie myśleć o tym, nie widzieć tego, odcinać się od tego w momencie, kiedy się coś takiego dzieje, czy coś takiego widzimy. Żeby chronić po prostu nasze zdrowie psychiczne, paradoksalnie. Nie wiem w sumie jak to określić, jaką konkretnie tej chorobę można było dopisać do tego, do takiego braku emocji, takiego totalnego znieczulenia. Pewnie kilka różnych, w zależności od tego, jakie byłyby inne objawy. Czy skutki tego oglądania tych filmów, czy tych scen, czy no, powiedzmy, że może chyba z najprostszych rzeczy, to chyba takim pierwszym, co może przyjść nam na myśli, nie jest bezpośrednio choroba, co raczej, to jest choroba, bo to będzie chorobą określone. Nieważne, wybaczcie, zamyśliłem się chwilę. Chodziło mi o PTSD, tak? Czyli post-traumatic stress disorder? PTSD. Post-traumatic stress disorder, jeśli się nie mylę. Który jest związany właśnie z... Tylko bardziej... Okej, okay, tutaj idziemy w drugą stronę, ponieważ to może... To powoduje zazwyczaj panikę u drugiej osoby, u osoby, która na to cierpi. Bardziej panikę, jakieś takie reakcje bardzo irracjonalne wręcz na pewne dźwięki, czy pewne sytuacje, czy pewne obrazy, pewne, nie wiem, symbole nawet. Podczas gdy ja mówiłem o znieczulicy, to znieczulica byłaby bardziej pewnie coś w kierunku socjopatii, czegoś tego typu, ale znowu, nie sądzę, żeby to skutkowało bezpośrednio socjopatią. W ogóle zacznijmy od tego, że pewnie jakby tak wrócić w ogóle do pierwotnego,
pierwotnego, początkowego fragmentu mojej wypowiedzi, to samo to, że ktoś już czegoś takiego szukał i się tym interesował, pewnie sugeruje jakieś zaburzenie dziwne. Też niekoniecznie, może to być po prostu ciekawość, która potem się przeradza w coś bardzo dziwnego, ale znowu, w takim razie to oznacza, że ta osoba już miała tendencję do tego, żeby mieć jakiś problem w przeszłości. Nie mam zielonego pojęcia, tak? Moja wiedza z psychologii jest mniej więcej taka. Może taka. Psychologii i psychiatrii w sumie. Więc nie wiem. Zobaczcie, znowu się rozgadałem. Po prostu nie wiem. Zakładam, że coś takiego mogłoby finalnie podskutkować jakimiś zaburzeniami. W sensie, gdyby doświadczało się tego w kółko i w kółko. Czy byłoby to w stronę PTSD, czy byłoby to w stronę takiej znieczuli totalnej. Wydaje mi się, że wręcz widzę to nawet u osób, oczywiście w mniejszym stopniu, u osób, które często dopuszczają się jakiegoś takiego, dajmy na to, nożowania ludzi, w sensie, którzy są nożownikami albo po prostu biją ludzi bezpośrednio na ulicy, tak? Ktoś może powiedzieć, że typowy sepa patologia, ale ja powiem, że wydaje mi się, że takie osoby już mają jakiegoś rodzaju problem, nie widzą problemu z tym, żeby komuś zrobić ogromną krzywdę. I się z tego cieszą, bo są silniejsi, bo mogą kogoś obić i tak dalej, ukraść mu coś. Tak samo nożowanie, gdzie robimy komuś już naprawdę poważną krzywdę. Oczywiście po pobiciu też można komuś zrobić ogromną krzywdę, ale nożowanie to jest dosłownie wbicie komuś czegoś w którąś część ciała, tak? Czy grożenie wręcz nożem. Chociaż, okej, grożenie, a zrobienie tego to są dwie różne rzeczy, więc to też powinienem rozdzielać. Czy te osoby już nie są jakiegoś rodzaju problemem, że nie mają żadnych reakcji na to? Z drugiej strony może reakcja jest dopiero znacznie później, kiedy już to zrobi. Ta osoba kiedy już tego kogoś dźgnie i dopiero potem te skutki i czynów tej osoby się gdzieś tam manifestują. Przykład troszeczkę inny, zbrodnia i kara Dostojewskiego, tak? Gdzie Raskolnikow, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, po uderzeniu tej kobiety siekierą w głowę, dopiero później miał te skutki, ta jego głowa, to co się działo mu w głowie, ten strach przed konsekwencjami i to co zrobił, nawiedzało go znacznie później, przez długi czas. Tak też może się stać, tylko znowu w wypadku, jeśli nożownik robi to raz, drugi, trzeci, piąty, wydaje mi się, że to jest trochę już taka znieczulica i znowu, w którą stronę, jak określić takie korzenie. Wybaczcie, nie mam pojęcia. Po prostu to była moja myśl na temat tego, co się tutaj działo. Dobra, nie trzeba powoli kończyć. Myślę, że Maja go nazywa Old City. Nie, on jest Mr. Armstrong, czyli powinniśmy go nazwać jako on. Wydaje mi się, że Armstrong mógł zostać zastraszony przez tigrę. Okej, i wiecie co, ja w takim razie pokażę jej pana Kudo, tylko szybko, ponieważ Maja nam to zasugerowała, żeby nie zapomnieć tego a propos kolejnego odcinka, tak? Bo ja na ten tydzień niestety już w tym momencie będę kończył nagrywanie, głównie ze względu na moje gardło. Okej, i teraz widzicie, będziemy mieli kolejną opcję dialogową, ale to zobaczymy w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, patrzcie Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite. Gdyż każda złotówka jest do rozwoju kanału. Ja wam bardzo dziękuję jeszcze raz. I widzimy się już jutro w następnym epizodzie z Phoenix Wright, Ace Attorney. Do zobaczenia, do następnego i na razie.